Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Last of Us i gramy sobie Abby. Nie wiem, czy tak będzie do końca gry. Zobaczymy, czy to będzie jakiś pomniejszy wątek. W każdym razie jesteśmy wysłani tutaj na misję. Także jedziemy. Mel jest w ciąży. No to się przewietrzy. Porozmawiacie sobie. Jak sobie chodziło? Kiepsko. Może chcesz coś zapytać? Nie, dziękuję. To żaden problem. Nie, spoko, postaram się zmęczyć. Brałam dodatkowe zadanie. Tak jak on. Hej, Manny. Dokąd to? Dwójka. S24 do dwójki. Już wytrwał jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Kurczę, te ich teksty mnie rozwalają. Zaczęliśmy fermę? Tak. Planujemy ją odzyskać? Nie, Isaac, mówisz, że to mało ważne. Łowimy dość dzikich łososi. O co ci chodziło za nią, Zoe? Nie widziałam go od 2 tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z tobą, mówił coś... Nie rozmawiał. Znaczy, widziałam go w kantynie, ale raczej się nie da. Jackson wstrząsnął mnie i nie przejmowałam się. Trzymać się! Okej, blizny nas nie padły, ewidentnie. Czy ja mogę strzelać? Co jest? Nie mogę w nic trafić do jasnej cholery. No, ziomek dostał w głowę, ale... Ten jest nieśmiertelny, 3 razy już dostał i nic. Jakim cudem w ogóle to dziecko przeżyło, to ja nie mam żadnych pojęcia. Pieprzone blizny. Jak daleko do bazy? Jesteśmy na widoku. Chodźmy tam. Okej, odnowili mi amunicję tam, co na strzelnicy straciłem. Sprawdźmy, czy jest to bezpiecznie. Ale co te blizny tak blisko ich bazy głównej robiły, to... Nie mam zielonego pojęcia. Dalej się po tym karku maca. Było się wyspać porządnie, a nie. Teraz będziesz tutaj animowała właśnie i pokazywała, że takie coś miało miejsce. Można by z tego zrobić niezłą bombę. Okej. Tak jest. Może nie możemy zostać na zewnątrz. Nie. Będzie dobrze. Nie pokazało mi tu, że mogę. A, chyba, że muszę butle jeszcze zabrać. Tak. A to nie są flashbangi, tylko to jest bomba rurowa. Ej, ona ma jakieś inne rzeczy. Można też młotek jakiś wytwarzać, taki
kolcami. Ciekawa sprawa. Ty masz w dzienniku. Aha, monetki. Dobra. Mnie to jakoś za bardzo nas te monetki nie interesują. O, jaka bomba. Może być ciekawie. Jest się gdzie schować. Słyszycie? Mamy towarzystwo. Zarażeni. Okej. Okay. Jest jakiś sklep na Halloween. My tu byliśmy chyba, jako Ellie. Nie jestem pewien, nie jestem przekonany, ale chyba żeśmy tutaj byli. Dobra, nie ma za bardzo co zbierać. Ona ma tą wizję? Ma też wizję. Spoko. Tam są gdzieś te zombiaczki. Pytanie też, co się z tym psem stanie, bo... Chyba żeśmy go nigdzie, kurde, nie widzieli. No, troszkę ich tu jest, z tego co... To słychać. Na pewno widziałem trzech. Fajnie by było się ich pozbyć. Rozwali. To pytanie, dlaczego te moje ziomeczki nie pomagają tutaj jakoś? Jakoś za bardzo. Dobra, coś tam jednak robi. Pies nawet się rzucił. Oli moli. Czysto? Tak. Czysto. To o wiele lepsze od upijania się i oglądania anime. Co? Nic. Hej, popatrzcie. Widzicie to światło? Może to wyjście. Wejdę na górę i sprawdzę. Może to wyjście, no. No dobra. No ja nie wierzę w nią. Dlaczego ty kłócasz? Tam jest też jakieś przejście. Czemu ona tu kłóca? A, bo tu jest... Dobra. Ja nie do końca wiem, jak tam przeskoczyć. A po tej desce bym chciał przejść. Czy jest jakieś wejście tu do góry? No chyba niekoniecznie. No nie, nie widzę nic ciekawego, co by mnie mogło tam zaprowadzić. Grupki, czy ona też ma rozwój postaci? Też ma. Jest co prawda jedno drzewko, no, ale ona ma tak jakby swoje osobne. A mogę wskoczyć, no ale mnie to nie podawala. Ja bym chciał wskoczyć. No co za kloc. Z tego co widzę, to ona może tak bezpośrednio tu sobie wskoczyć. Zbieramy jeszcze jakieś materiały, piguły właśnie. Coś można już chyba wytworzyć. Nie, że ona ma swoje samouczki. Wiecie, no graliśmy dość długo już. A tu tak jakby od nowa nam wszystko pokazują. To jest moim zdaniem dziwne. Tu też jest takie dosyć dziwaczne przejście, które nam nic praktycznie nie daje.
Okej, tu pozbieraliśmy, czyli co? Jumpujemy po prostu... O kurde. On to nie wskoczymy. Może być tam. A czy ty tam doskoczysz? O. Można powiedzieć, że nie do końca. Jest się przydaje w cholera. Kurde, ile ich jest? Dużo, cholera. Ale Jezus Maria, to jest ten, co parzy. No to nie było zbyt optymalnie rozegrane. Ale mam strasznie duże problemy z celnością na padzie. Ła. Cię kręcę. Co tutaj się dzieje, to ja nie wiem. Cholera, klikacz. Taka ta broń jest słaba, prawdę mówiąc. Wiem, że to będzie dużo mocniejsze. Dobra, jest spokojnie, czy nie jest spokojnie? O, to jest pytanie. Wszyscy cali? Tak, ale kończą mi się naboje. Czy możemy stąd spierdalać? Tak. Spierdalajmy stąd. Wynośmy się stąd. No, nie jest tutaj przyjemnie. Dobrze, że mieliśmy więcej kompanów, bo... Samotnie z taką grupą, nie wiem, czy bym sobie poradził. Nie jest to na pewno gra o Rambo. Także jeden mały błąd i można się nieźle przejechać. Gdzie on jest, cholera? Tu jest, dobra. A tu też są jakieś naboje, bo taśma przynajmniej. Teczki nie jestem w stanie niestety wytworzyć, ale nie szkodzi. Poradzimy sobie z tym, co mamy. Manny. Robi się. Panie przodem.
Jeszcze miesiąc i się nie przecisnę. No dalej, Abs. Panie przodem, tak? Lubię cię. Ale żarcik. Aha. Empatyczny żarcik. Abby, przypominasz garnia twojego taty? Nie bardzo. Te rośliny mają się dobrze. Masz rację. Strasznie ciężko się nią steruje, jest taka mega ociężała. Nie reaguje od razu, może w 60 FPS-ach by to zupełnie inaczej wyglądało, ale... Ale no nie mamy 60 FPS-ów. Nie, chcę wskoczyć do góry. A nie, dlaczego? Monetka kolejna. Masz kolejną? Ta. Massachusetts. Znam grę, mogłabyś mi zagrać. Może później. Coś tu gdzieś jeszcze było. Można było zebrać. Albo się... przewidziałem. Dobra, gdzie idziemy dalej, moje rybaczki? Dobra. Przyszliśmy tędy, nie? Użyliśmy to odsuwanie. Więc gdzie dalej? Gdzie dalej? Gdzie dalej? Tu jest chyba jakieś wyjście. Po tym samochodziku. Przed nami baza. Nie widać blizn. Muszą tu być. Nie stójmy tak. Boże. Pamiętacie, jak kiedyś mogliśmy tędy przejść bez obaw, że zaatakują nas blizny? Nie. Tęsknisz za czasami pokoju? Było łatwiej, co? Zbyt łatwo. Straciliśmy czujność, a oni powiesili cały nasz oddział. To był odwet za to, że zastrzeliliśmy tamte dzieciaki. Okej, okay, ale te dzieciaki zaatakowały nasze. Co ty byś zrobiła? Bo ja wiem, nie strzelała do nich jak do kaczek. No, ja tam wolałbym ocalić naszych. Mami, to dzieciaki, to nie ich wina. Nasza też nie. Sami się o to prosili. Jasne. No i właśnie. Musimy się znaleźć po drugiej stronie ogrodzenia. Przejdziemy przez ten budynek? Żeby się wypowiedzieć, to trzeba by było dwie strony zobaczyć. Nie, wyżywam się. A my z opowiadań znamy tylko jedno, chociaż nie wiem, czy Eli się nie napotkała na jakieś informacje o tym. Coś blokuje drzwi. Może jest inne wejście. Manny, zajrzyj tam. Robi się. Dobra, rozumiem, że mamy teraz takie okienko, żeby faktycznie pozbierać te rzeczy i menu nam po prostu drzwi otworzy. Ale ja już tu wszystko... pozbierałem. Oj, surówka. Mel, zostań za Liz. Spróbuję otworzyć te drzwi. Znaleźć dla was wejście. Super. Ostrożnie. Po co ona się tak nogami podpiera, jak ma ścianę obok siebie? Mogłaby w ścianie chodzić łatwiej by było prawdopodobnie. I? Wciąż ani śladu blizn.
Może się poddali? Żartowniś. O. To dość wysoko. Tak, całkiem. Załatwione. Eli mnie nauczyła, że tak można. Nie trzeba tego nigdzie zarzucać, dobra, tylko... Jesteśmy! Po prostu sobie wejść. Dobra, gdzie ona jest przy tych drzwiach? Gdzie te drzwi są? Już znalazłem? Gram nią może 40 minut? Kurde, u Eli to trochę wolniej. Halo? Trochę nam tu samotnie. Jak samotnie? Psa masz. Dobra, dalej. Szybko. Dla łodzi. Zapamiętajmy to miejsce. Dowództwo zawsze szuka zapasowych części. Ja się zastanawiam, czy jak jej nie będę rozwijał tej postaci, w sensie przyjdzie konfrontacja z Eli, to czy nie będzie miała za mało życia i Eli wygra? Czy ma to jakiś wpływ? Fajne by to było. Myślę, że upgrade'ik będzie dokładnie tak samo wykonywany. Można by było lunetę zamontować. Nie, nie można by było. Dostawałem choroby morskiej. Było dobaj. Za mało śrubek. Nie zachodź w ciąży. Staram się. Póki co nic nie dodaję, nie wiem. To by mi się przydało, a tych śrubek może niedługo znajdziemy więcej i... Moglibyśmy coś innego porobić. O właśnie, już są śrubki. Dobra, chyba wszystko, nie? Chociaż do góry jeszcze można wejść. Niby można. Ale jakoś za bardzo tutaj nic ciekawego nie ma. Ciekawe, czy ona też będzie te poradniki zbierała. Do rozwoju umiejętności. Widzę, że nie interesują to, że są te drzwi zamknięte. Po prostu zamknięte i tyle. Eli praktycznie wszędzie mogła wejść. Ona niekoniecznie. Okej. Nie ma problemu. Zbierajmy te rzeczy. Przeładujmy może ten gnacik, bo mamy na tyle amunicji. Tutaj coś wypadnie. Ona też tak na spokojnie tą szafkę otwiera. Nawet nie wiem, czy to nie jest ta sama animacja. No i nie pozostawili nam wyboru. Chyba trzeba to będzie przekręcić w tej chwili obecnej. Korba pękła. Co teraz? Abi, spójrz. Wyjście. Manny, trzymaj się. Zaraz znajdziemy drogę na dach. Dobra. To jak? Cieszysz się, że się z nami zabrałaś? No tak. Przypomnij mi, żebym podziękowała Manny. Cieszę się, że jestem tu z wami. Że w razie tarapatów jakoś pomogę. Hej, czemu mnie unikasz? Nie unikam cię. Prawie ze mną nie rozmawiasz od czasu Jackson. Z
sama nie wiem. Chyba byłam zbyt wstrząśnięta. Myślisz, że Joel na to nie zasłużył? Zasłużył na coś gorszego, ale wolałabym nie brać w tym udziału. Kumam. Kto by chciał, co? Nie o to mi chodzi. Spróbujmy dostać się do tego włazu. Jasne. Teraz te drzwi mogą być otwarte. A jednak są zamknięte. Ej, Abi, podstać mnie. Mam pomysł. Lubię pomysły. I ona jest. Ona na dole została? Gdzie ty jesteś? Ja ci nie widzę. Gdzie cię mam podsadzić? Co wymyśliłaś? Chwila! Co robisz? Zabieram nas stąd? Dobra, tylko powoli. Jedna z zalet bycia w ciąży. Niski środek ciężkości. Wierzę ci na słowo. Udało się. Co się uda? Aha, drzwi mi otworzy. Łe, panie, to wszystko było przemyślane. Dziękuję. Ryciula. Okej, zbliżamy się do włazu. Ej, coś z drabiną możemy zrobić. Aż się przypominają sekwencje z jedynki z Joelem. Hej, sprytnie. Nie idziesz? Kurczę, i coś z liną? O, chyba mamy dziennik szkoleniowy. Podręcznik szkoleniowy, dokładnie. Tajna operacja. Zaraz zobaczymy, co w tej tajnej operacji. Wciąż próbuję to naprawić. Ta. Mówi, że skończy lada dzień. Lada dzień. Każdy ma jakąś obsesję. Ja mam psie zabawki. Ta. A ja te moje monety. W tej operacji można tutaj... O kurde, ona teraz nie chce chyba dziennika otworzyć. Ewidentnie nie chcę. Dobra, gdzie jest ten właz? Tam jest kładka, właz. Do włazu. Tylko jak się na nią dostać? O, ciu, lina mi znikła. Dobra, zobaczmy, co w tych dziennikach szkoleniowych ciekawego. Tworzy ostrza, prędkość ruchu. Dobra, jakieś takie pierdoły. I tak pewnie wszystkiego nie rozwiniemy, niestety. Gdzie ja mógłbym tą linką zarzucić? Może tu? Co mi to teraz da? Nic, totalnie nic mi to nie da. Także no nie o to chodzi. No muszę ewidentnie to przerzucić. Ojej. Nie do końca tak.
Dlaczego to spadło? I co teraz? Mamy tę linę. Wygląda nieźle. Nie chcę nic mówić, ale próbowałem tak zrobić. I nie do końca to tak działało. Tylko co mam tam teraz wskoczyć? No bo po tym się nie wespnę. Dobra, YOLO. Skaczesz czy nie skaczesz? Nie. Jezus, co z tym gardłem? Nie, ona nie chce skoczyć. Jak mam się tam przedostać? Ta lina jest dosyć krótka. No ja się zacinam w takich miejscach. Może drabina będzie? Jakimś pomysłem? Zapomniałem w ogóle, że ją tu mamy. Nieźle. Dobra, mi się udało. Ciekawe, jak sobie ciężarna z tym poradzi, ale to już nie moje zmartwienie. Dostajesz zawrot w głowy? Zwłaszcza jak patrzę w dół. Nie wiem, o co chodzi. Ja nic takiego nie mam. Tam są. Manny! Schodzimy! Dobra! Patrz, nasza baza. Rzut beretem. Możemy przejść przez rozjezdnię. Chcesz najpierw stąd zejść? O, tak. Nie sądziłam, że czegokolwiek się boisz. Nie jestem taka nieustraszona. Daj spokój. No, nie potrafiłabym nikogo zoperować. Bałabym się, że coś spieprzę. Myślisz, że ja się nie boję? Jeśli cię to pociesza, tata zawsze uważał cię za najlepszą uczennicę. Naprawdę? Przecież zawsze mówiłaś, że się nie zna. Chodź. Alice, o, dobra psina. Wreszcie się dogadałyście. Jak? Cicho? Tak. Nie gra mi to. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rany. Jak nie wrócimy, znajdę kanapę, obejrzę film i będę chlał, aż zasnę. Dobry plan, mordo. Serio? Co byś pił? O, jaki film? Niezłe przesłuchanie. Film o takiej... Kogo se ja mam? Dziewczynie jeżdżącej na wilku. Uwielbiam go. A chlać będę... Mój mezcal z ostatniej imprezy. Halo? Masz na myśli nasz mezcal? Zostawię cię trochę. Chętnie też bym się czegoś napiła. Gdybym nie była w ciąży i nie uciekała. Nie oszukacie mnie, że tu się nie da wyjść. Ja już tam swoje wiem. Eli nas nauczyła, że da się praktycznie wszędzie wyjść, jak nie wszędzie. Skoro rozejm, to już przyszłość, dalsze spotkanie. Okej.
Jakaś para tutaj była. Kolejna monetka. To tyle. Ewentualnie jeszcze ta taśma. Tu sobie można strzelić z siekiery. Jeszcze pytanie, co z tą drugą chałupą? No bo nie da się ukryć, że da się tu wejść. Na 99%. Może niekoniecznie tędy, ale tutaj, przez tą bramę, też nie. Masz coś? Może tu być skład broni. No to mi się podoba. No posuńżesz się. Okej. Ciekawe, czy ona też... A, miałem pytać o sejfy, ale... Cholera. Widzę, że jednak ona też będzie na sejfy. Można na Francuza to podmienić. No i tak, mamy safe, ale nie wiem, jak się do niego dobrać. Nie widzę tutaj też nigdzie żadnej wskazówki blisko, a coś mnie strasznie gardło napierdziela. Nie wiem, o co chodzi, także myślę, że wyjdziemy sobie stąd i sobie tutaj zakończymy. I w kolejnym odcinku będziemy próbowali się tam dostać dalej. Chociaż ten budynek jest mega długi. A. To tylko jedno przejście. No nie widzę przejścia. A, są jakieś drzwi, ale... Ewidentnie nie wejdziemy. Mnie zastanawia ta... Tutaj... Rzecz. Czy my tu mamy jakiś... Jakiś kodzik? No nie. Dobra. Bo to gardło mi nie daje spokoju. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.